Płynąłeś do nieznanej zatoki zwanej przez rybaków YouTube. Masz zamiar tutaj znaleźć to, czego szukasz od lat. Opuszczasz szalupę i wyruszasz w kierunku pobliskiej warowni, której przestarzałe mury, ociężale, wyłaniają się spod mgły. Dobiłeś do brzegu. Twoim oczom ukazują się mury pokryte nienaturalnie powyginanym bluszczem. Na ich środku widać bijący mrok z jedynego okna w okolicy. Jest wysokie, ale ma solidny, wycięty w ścianie balkon. Czujesz dreszczyk emocji. Podczas wspinaczki niektóre kamienne chwyty kruszą się, gdy je łapiesz. Inne jednak trzymają mocno, pozwalając ci na postawienie na nich jednej nogi, potem drugiej, coraz wyżej. Gdy docierasz do otwartego okna, jesteś spocony z wysiłku, lecz twoja twarz rozciąga się w triumfującym uśmiechu. Patrzysz w mrok. Pewnie stawiasz pierwszy krok w miejscu przeznaczenia. Postanawiasz użyć niewielkiej części swych mocy, aby rozświecić korytarz. Ku twemu zdziwieniu zauważasz, że przejście doprowadziło cię do niezliczonej ilości wyrzeźbionych w urwisku schodów. Przez głowę ci nawet nie przejdą myśli o powrocie. Gdzieś tutaj jest ta przystań, której tak długo szukałeś. Na samym dole znajdujesz lekko połyskujące jezioro, wśród wewnętrznych ruin warowni. Z wody wynurza się popękana kamienna twarz. Przypomina ona wizerunek starego podróżnika, o którym czytałeś. Porosty wypełniają szczeliny spękanej twarzy, brwi i nozdrza. Woda jest mętna, więc trudno oszacować jej głębokość. Z trudem dostrzec można zanurzone ramiona posągu, resztę spowija ciemność. W mroku jednak widzisz smugę światła, która przyciąga twoją uwagę. Skakujesz do wody i płyniesz w dół. Woda jest zaskakująco ciepła, nieco oleista i słonawa w smaku. Światło w głębinie świeci coraz mocniej, a wodę wypełnia dziwna melodia. Pomimo silnego prądu docierasz do źródła światła. Jest to blask ukrytego tunelu. Twoje płuca czują kujący ból. W ostatniej chwili udało ci się wynurzyć z mętnej wody i łapczywie łapiesz powietrze. Stajesz na skroju kamiennych schodów. Na ich końcu widzisz wyjście. Blask światła rozświetla twoją zmęczoną twarz i oślepia cię na chwilę przy wyjściu z mroku. Stoisz na szczycie dziwnej podziemnej konstrukcji, jednakże nigdzie nie widzisz przejścia. Jednak zauważasz zwisające ze stropu grube korzenie pobliskiego drzewa. Lina z kotwiczką powinna załatwić sprawę. Czujesz pod stopami twardy grunt. Uzmysławiasz sobie, że jesteś w ogromnej podziemnej jaskini. Obracasz się. Przed tobą wyrastają potężne drzwi. Są zamknięte tak szczelnie, że z drugiej strony nie przedziera się nawet powiew. Na całej ich długości widnieją głęboko wyryte w kamieniu runy. Jeden szczególny znak jest ci bliski, bardzo specyficzny, przypominający twarz w okularach. Ów znak wzbudził w tobie przebłysk wspomnień. Wspaniałych chwil spędzonych z przyjaciółmi, gdy przeżywaliście niezapomniane przygody, walczyliście ramię w ramię ze stworami i niegodziwcami. W każdej trudnej chwili mogłeś liczyć na ich wsparcie. Właśnie dlatego stoisz u bram tego miejsca. Szukasz przygód, świetnych historii, opowieści z różnych krain i światów. Momentalnie te uczucie przypominają ci, co zwykłeś mówić do swoich towarzyszy na przywitanie. Mimowolnie szeptem z twych ust wydobywa się dźwięczne, zapomniane od dawna zdanie. Witam, szanowne grono graczy. Nagle usłyszałeś potężny huk. Zamroczyło cię na chwilę. Nawet nie zauważyłeś, jak ogromne kamienne wroda stanęły przed tobą otworem. Pomruk muzyki, którą słyszałeś zanurzony w wodzie, uderzył cię ze zdwojoną siłą. Widzisz wielką salę, w której znajdują się ogromne ilości świętujących poszukiwaczy przygód. Stanąłeś jak wryty, nie spodziewałeś się tego, ale wiesz co musisz zrobić. Zatrzymujesz się w progu ogromnej tawerny rozegranych, dajesz subskrypcję i przyłączasz się do... Jakby nie było rozegranego towarzystwa. Ja nazywam się Rivit i witam cię na moim kanale o komputerowych roleplayach i action RPG. Magic Waters. Well, like another life ago.